Achou? Exu. Witam serdecznie z Rudy Śląski. Rozgrywki kategorii U14, czyli rocznik 99 i młodsi. Pogoń Ruda Śląska kontra MCK jest Jaworzno. W pierwszym spotkaniu w Jaworznie Pogoń wygrała. Tu także prowadzi w tej chwili w Pogoni. Nie ma zawodnika żadnego z rocznika 99, młodszy skład, ale w Jaworze tak samo są młodsi. Drużyny już nie walczą, bo już jest ustalona pierwsza czwórka, która awansuje do strefy z Opolskim. Teraz grają po prostu o zwycięstwo. Mamy do końca półtorej minuty, do końca trzeciej kwarty. MCK jest Jaworzno, przegrywa z Pogonią 21-57, czyli 36 punktów przewagi ludzkiej Pogoni, która 4 mecze z rzędu nie wygrała. Teraz to dopiero będzie zwycięstwo. Coś tam się wydarzyło niedobrego. Ale jest służba medyczna. Zaraz chyba podejdzie pan Patyna. Nie tak dawno było takie zdarzenie, że był cichym bohaterem. Prawdopodobnie uratował osobę, która chciała popełnić samobójstwo. Psychologicznie podszedł do osoby i poprosił, żeby zrezygnowała ze skoku z okna. Można powiedzieć, cichy bohater nie chwalił się takim rzeczem, bo czym się tu chwalić. No ale my wiemy, że mu się należy brawo. Ale teraz ładnie poszedł zawodnik z Jaworzna. Jeszcze raz próbuje i za drugim razem sobie tak zostawił tą piłkę w łokciu. Nie, jak to się nazywa. Kolejny. ...38 sekund do zakończenia trzeciej kwarty. Następni zawodnicy czekają do wyjścia. Jak wam się tutaj gra na tej hali? Tu grali zawodnicy NBA. Tu NBA grało, tu była 6 lat ekstraklasa. Kiedyś ta hala tu była pełna. Komplet kibiców. A teraz nam została trzecia liga. No Jaworzno trochę lepiej, bo Jaworzno jest w drugiej lidze i z dużymi szansami na awans. Chodzicie na mecze? No i kolejne punkty. Jak ten zawodnik się nazywa? Bo tak mi troszkę tutaj mnie zachwyca. Jak wszystko? Radziszewski, ręczny. Bartek Radziszewski. Koniec trzeciej kwarty. Za chwileczkę ostatnia osłona meczu. Może nadrobią. Kto wie? Tak. Ale jeszcze przed... ledwo co ferie się jeszcze może żyją feriami, nie? Co niektórzy na nartach byli. Gdzie się ferie spędzili? W domu. Przed komputerem. Żaden nie chodził na treningi przez ferie? Nie było. Jak nie było? Ja chodziłem. Ja nawet Jaworzno tutaj zaprosiłem, byli chłopcy, tylko starsi. To na razie tyle. Kolejny filmik z czwartej kwarty.